Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym materiale kanału Numizmatyka Codziennie. Dziś powiemy sobie o temacie bardzo ważnym i ciekawym z perspektywy numizmatyka i kolekcjonera, czyli o skali rzadkości numizmatów i o ocenianiu tejże rzadkości. Na polskim YouTubie nie znalazłem żadnego filmu, który właśnie stricte omawia skalę rzadkości monet polskich, to znaczy polską skalę rzadkości monet, bo odnosi się ona oczywiście do nie tylko monet polskich. Uważam, że jest to temat na tyle ważny, że powinno się go poruszyć w polskim internecie, na polskim YouTubie. Dlatego dzisiaj Państwu przedstawię. I przede wszystkim oczywiste jest to, że czym moneta jest rzadsza, tym jest droższa i rzadkość jest tak naprawdę najważniejszym czynnikiem wpływającym na cenę monety. Oczywiście dochodzą jeszcze do tego jakieś czynniki wizualne, stan zachowania tej monety, który właściwie jest równie ważny, ale rzadkość monety to jest jednak mimo wszystko rzadkość i każdy chce mieć w swojej kolekcji monetę, która jest wyjątkowa, która jest rzadka, która nie pojawia się w przeciętnej kolekcji i występuje tylko w kilku egzemplarzach na całym świecie. Oczywiście jest to marzenie kolekcjonera, aby takie monety mieć w swojej kolekcji. No i właśnie dzisiaj Państwu o skali rzadkości oceniania monet opowiem. Skala rzadkości, tak zwana przez numizmatyków nazywana skala rzadkości R, została spisana, wymyślona przez Emeryka Hutenczapskiego, jednego z wybitniejszych polskich numizmatyków, którego muzeum, nie wiem czy teraz otwarte jest wystawa Emeryka Hutenczapskiego w Krakowie, wiem na pewno, że w zeszłe wakacje była. No jest to niesamowite muzeum w Krakowie, muzeum właśnie Emeryka Hutenczapskiego, jest tam pokazana jego cała kolekcja, no ale nie o tym dzisiaj mowa. No i właśnie ten numizmatyk pod koniec XIX wieku opracował skalę rzadkości monet. Tutaj gdzieś na górze wkleję Państwu, jak wygląda ta skala, a prezentuje się ona w ten sposób. Moneta bez żadnego oznaczenia to jest moneta, których egzemplarzy jest ponad 400 tysięcy. Egzemplarzy mam na myśli, nie chodzi tutaj oczywiście o nakład, bo nakład to jest rzecz zupełnie odmienna od samej rzadkości, tylko chodzi o to, ile mniej więcej według właśnie według katalogu jest tych monet ogólnie dostępnych gdziekolwiek. Więc pierwsze to jest bez oznaczenia, to jest powyżej 400 tysięcy sztuk. Później sama literka R to jest 80 tysięcy do 400 tysięcy, R z przypiskiem 1 jest 15 tysięcy, 80 tysięcy, R2 to jest od 3 tysięcy do 15 tysięcy sztuk, R3 od 600 sztuk do 3 tysięcy, R4 to jest od 120 do 600 sztuk, R5 26 do 120 egzemplarzy, R7 4 do 6 tylko, R6 to jest 7 do 25, R7 4 do 6, R8 2 do 3 egzemplarzy, no i ta R gwiazdka, czy inaczej można zapisać RR, R do potęgi, to jest tylko jeden egzemplarz znany. No jest to oczywiście monety z R gwiazdką, no to ciężko mi w tym momencie podać, no na przykład właśnie dukat Władysława Łokietka jest z pewnością monetą z R gwiazdką, bo właśnie jest to moneta, która należy do Emeryka, znaczy należała do Emeryka Hutenczapskiego i jest nadal w jego kolekcji właśnie w Krakowie. Jest to jedyna moneta, jedyny floryn Władysława Łokietka, który jest znany. Jest to też pierwsza złota moneta polska, więc niesamowita rzadkość i niesamowita historia tejże monety. No jeżeli chodzi o tą właśnie skalę
skalę rzadkości, no to jest ona bardzo często wykorzystywana na aukcjach. Właściwie zawsze, jeżeli mowa o jakichś monetach polskiej, królewskiej, czy właściwie jakichkolwiek monetach, no to tutaj dajmy na to z aukcji karteczka do tej monety, do grosza olkuskiego 79 roku, 1579 roku. I tutaj widać, że według katalogu Kopickiego jest oceniona ona na R5. Czyli według tego katalogu tych monet jest od 26 do 120 sztuk. Takich właśnie to monet groszy z 1579 roku z wąską głową. Taka odmiana. Jest ich tylko od 26 do 120 sztuk. Niesamowita rzadkość. Tutaj też mamy na przykład szelong Zygmunta Starego Gdański. Też bardzo rzadka moneta, gdyż jest ona, ostatnio ją zakupiłem, bardzo rzadka moneta, trochę gorsza tutaj strona z herbem Gdańska, bo ma taką zieloną patynę, ale tak naprawdę no to sama moneta jest świetnie zachowana, bo ma naprawdę taki połysk mędniczy, pomimo tego, że ma już prawie 500 lat, no to nadal zachowuje tą świeżość. Tylko ta zielona patyna troszeczkę przeszkadza, bo zasłania herb Gdańska, który bardzo ładnie wygląda na monetach według mnie. No i ta moneta na przykład oceniona jest według tego samego katalogu na R4, czyli jest ich od 120 do 600 sztuk według tego katalogu. No ale trzeba też wziąć poprawkę na to, że te katalogi, często są to stare katalogi, które używają tej skali rzadkości, bo ta skala rzadkości, jak wcześniej wspomniałem, jest z końca XIX wieku, więc najczęściej właśnie przedwojenne katalogi używały tej skali rzadkości. No i często bywają takie sytuacje, że moneta oceniona na R8, załóżmy, tutaj mi przychodzi do głowy obol Zygmunta II Augusta, bodajże z 49 roku chyba. No to właśnie ten obol jest oceniony na R8. I rzeczywiście jest to moneta bardzo rzadka, no ale na pewno nie jest ona R8, bo nawet na aukcjach widać było tych różnych sztuk, no pewnie około 20 czy nawet więcej. Nie, aż tak dokładnie się tej monecie nie przyglądałem, ale no widziałem zarówno na Allegro, jak i na OneBidzie, na innych aukcjach na Facebooku. Widziałem parę razy tą monetę, no i po prostu wiem, że no nie może ona być R8, bo jakby była R8, to jej sztuk dostępnych, znaczy jej sztuk powinno być maksymalnie 3, no więc jest to niemożliwe. No a te błędy są najczęściej przez to, że po prostu monety dochodzą do rynku, bo oczywiście nie jest tak, że monety są wybijane, no bo to jest moneta z 1549 roku. No ale często takie monety znajdywane są w jakichś skarbach w ziemi, jakieś archeologiczne znaleziska, może w jakichś starych szkatułkach, które nie były przez wieki otwierane. No zdarzają się takie przypadki. No i przez to potem te monety spadają w tej skali rzadkości. No ale według tych starych katalogów, no bo oczywiście no tych starych katalogów no się nie przepisze na nowo, no to są one nadal uwzględnione jako R8. Dlatego też czasami ta skala rzadkości może być trochę złudna i trzeba uważać, zawsze trzeba mimo wszystko poczytać więcej o monecie, zanim się ją kupi, bo można zobaczyć, tu jest niesamowita rzadkość R8, no a potem się okazuje, że ta moneta w rzeczywistości jest R6 albo nawet R5. No więc to jest niezbyt fajne. No i tutaj dla przykładu mogę jeszcze Państwu pokazać na koniec parę monet na tutaj z jakiegoś katalogu aukcyjnego GNDM. Zawsze praktycznie w przypisach, opisach monety są stopnie rzadkości. Tutaj widzimy, wszędzie są po prostu R-ki, ale tutaj znajdę coś troszeczkę rzadszego. To powinno mieć na przykład
R2 albo R3, zobaczmy. O, tutaj na przykład Zygmunt I Stary, pół grosz, Wilno 1513, R4 według Kopickiego. Tutaj kolejne monety R3, R3, R2. No i po prostu zawsze chciałem tylko Państwu pokazać, że zawsze w opisach aukcji no, znajdują się jakieś odniesienia, najczęściej właśnie do tego katalogu Kopickiego z ocenieniem stopnia rzadkości danej monety według tej skali Emeryka Hutenczapskiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik jakkolwiek przyda się Państwu w dalszej przygodzie numizmatycznej. Mam nadzieję, że pomógł on Państwu zrozumieć, o co z tą skalą rzadkości chodzi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam też do subskrybowania, śledzenia kanału i zapraszam też na mój profil, na moją stronę na Facebooku, Numizmatyka Codziennie. Mam też stronę na Instagramie, również nazwaną Numizmatyka Codziennie. Zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku i Instagramie posty są wrzucane prawie że codziennie, więc zapraszam do śledzenia tych trzech stron. I dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego materiału. Dziękuję.